What are the basic mistakes? These are my two biggest things. The first thing is, if you're gonna do something, you have to be so passionate about it, okay? You have to think about it, dream about it, love it, right? Don't just do it because you think you can make money from it. The second thing is, think big, like really big. Think $1 billion, think multi-$1 billion. Don't think you wanna create something and make, you know, a $10 million exit, because it takes the same amount of time to create a $1 million company and a $1 billion company. Jeżeli mielibyśmy użyć takiego słowa, takiego sformułowania, Dolina Krzemowa, czy w Polsce ta dolina faktycznie ona istnieje? Mówię, że 5 lat temu, kiedy zaczynałem być spiegaczny wspólnie ze znajomymi, mówiliśmy, że to już jest ten moment, a cały czas uważam, że to jest ten moment właśnie początku, nie? Więc jest, coś się dzieje, widać to. Mamy fajną ekspozycję, natomiast jeszcze jest długa droga. Nie ma ani jednego polskiego startupu, który przed taką całą ścieżkę amerykańskiego biznesu od początku do końca z finansowaniem aniołowym, rundą seed, rundą serią A i tak dalej do końca w modelu, który robią to w Dolinie Krzemowej. Jesteśmy cały czas w takim etapie, kiedy musimy się dużo edukować. Kto jest taką gwiazdą, która faktycznie robi biznes w tym kraju, który robi tak wzorcowo startup, na kim się można wzorować? Zdecydowanie te firmy to krakowskie Estimoty, Base, Seed Labs, warszawski Interclinic, Explain Everything, na pewno Zortrax, czy Brand24, który próbuje coś robić. Myślę, że około 15 firm można łatwo wymienić. Powtórz jeszcze raz tą liczbę, bo ja jej po prostu 2 miliony 100 tysięcy. 2 miliony 100 tysięcy aplikacji płatnych, jest sukcesem 14 w Polsce. 714, 750, jakoś tak. Jest sukcesem dla wielu rozdać 500 tysięcy aplikacji. My sprzedaliśmy ponad 2 miliony. Dla mnie ważne jest jakby to, żeby robić biznes, a niekoniecznie bawić się w robienie startupu, bo to są dla mnie trochę dwie różne rzeczy i myślę, że to jest kluczowe. Nie wiedzieliśmy, jak to wszystko działa, nie mieliśmy w ogóle świadomości tego, co to jest startup i jak to się robi, więc prawdopodobnie dlatego to nam wyszło. Jak my to zrobiliśmy, mieliśmy część zysków w software house'u i po prostu zaczęliśmy budować swoje produkty, zaczynaliśmy się zastanawiać, co działa, co nie działa, nie szukaliśmy na początku finansowania. Natomiast w momencie, kiedy rzeczywiście wchodzisz w ten moment, okej, wierzymy w ten pomysł, chcemy rozwinąć to i to jest plan na rozwinięcie tego, musimy zatrudnić więcej ludzi, musimy wejść na inne nowe rynki. To jest taki moment, kiedy warto szukać finansowania. To nie jest proste, jak się nic nie ma, więc wydaje mi się, że nie należy szukać finansowania za wcześnie. Wiele osób mówiło, wielu prelegentów tutaj na BitSpiration mówiło, że istotną rzeczą jest rozpoznanie właśnie takiego megatrendu czy trendu. I mieliśmy duże szczęście, że trafiliśmy akurat na moment, w którym nie tylko IoT, czyli Internet of Things jest bardzo popularne, ale tak naprawdę produkujemy wszystko w Polsce, nasze beacony są z Polski, natomiast trend jest globalny, dlatego jest właśnie istotne, żeby rozpoznać taki trend. Najważniejsza jest egzekucja. Te firmy po prostu sprzedają dobre praktyki, oglądają dobre praktyki, czytają, jak powinny się budować firmy, dużo się sami edukują i próbują egzekwować, dowozić temat. To jest klucz. My niestety mamy taką tendencję do replikacji tych sposobów, które sprawdziły się gdzieś. W ten sposób powstają w Polsce kopie różnych produktów i usług, które funkcjonują. Po co tworzyć kopię, skoro można podejść od czegoś naprawdę nowego i zrobić to za pomocą porządnej myśli inżynierskiej, która w Polsce jest. No, multi-billion dollars. Don't think million dollars. Okay. Millions is too little.